Nie wiem, gdzie tak kurna lało, ale zaraz wam coś pokażę, jak uda mi się w ogóle przejść. Były sobie jarzyny. A najgorsze, że to cały czas się podnosi. Wszystko zalane w ciul. Wylewa się kurde z rzeki. Na szczęście murek trzyma. Skąd tyle wody, kurwa? Pierona mat. Tam płynie wylała. Jasny pieron, czegoś takiego się nie spodziewa. Jedziemy zobaczyć, jak jest w polu, póki jeszcze nie zeszła woda. Dobrze, że fosę wykopałem, bo schodzi. Ja pierdzielę, ile wody. Masakra. Przepraszam, jak ekran jest zlany cały, ale strasznie mi ląci rzuca wodą we wszystkie strony. Całe stojonko. Szlak trafił. Całe stojonko. Przerąbane. Nawrotka. Ogólnie tu jest problem taki, że jest mała przepustowość mostu i piętrzy wodę. Przerąbane. Ale tu będzie wszystko wyglądać. Jak tu woda szła. Teraz już nie idzie, ale widać było, jak szła woda. Patrzcie, co wyniosło z lasu. To wszystko z gór się po prostu, to jest normalna droga, tu nie ma żadnego fosy ani nic. I po prostu z góry woda szła i targała wszystko. Całe stojonko mi zalało tam. Masakra. Mam nadzieję, że drzewka przeżyją. Owocowe. Niestety woda cały czas się podnosi. No i zalewa mi podwórko. Jeszcze zaczyna padać. Przerąbany, nie wiem, jak przejdę teraz. Ojej. Nie wiem, jak teraz przejdę. Kurde, normalnie na podwórku coraz więcej wody. Cały czas dziadostwo się podnosi na górę. Już się będzie zaczynać przelewać na drugą stronę.
Przejebane. Tu mamy sąsiadkę odciętą od świata. Wszędzie dookoła wodę ma. Jasny pieron. Ale tam też chyba most hamuje dość sporo i dlatego się tutaj cofa wszystko. Idę właśnie tam zobaczyć, ale odbija się, no i się tu podnosi woda, nie? Idę zobaczyć tam z przodu, ponagrywać, póki jeszcze coś widać. Nie, most nie hamuje. Idziemy zobaczyć dalej. Dzień dobry. Widzę, że wam spłynęła tak samo droga, kurde. Masakra. No rozumiem, rozumiem. No ale to kurde, to też nie wiadomo jak nie lało, ale kurde gdzieś tam napieprzało dalej. No bo to spłynęło, potem nagle tak po prostu przebiło. Muszę ponagrywać, bo jak coś odszkodowanie albo coś, no to... Teraz to są cwani, kurde. Trzeba mieć dowody. Normalnie przerąbane. Jeszcze zaczyna, kurde, lać. Dobra, wracam. Trzeba zrobić jakieś zapory. U sąsiadki też zalane wszystko, u nas na szczęście mniej. A drzewo się złamało. Zadzwonić? Ej, jak coś tam u was wyżej, tam postawiłem sobie auto. No. No i były sobie jarzyny. Wszystko szlak trafił. Porzeczki, nie porzeczki. Masakra. Uff.
się przelewa przez mostek. Przelewa się wszystko w tą stronę. Dobra, idziemy to coś kurde robić. Tak sobie mieszka pan emeryt. Nie ma co się śmiać. No i leje cały czas. No ale na szczęście zaczyna woda schodzić, więc źle nie jest. Na szczęście. Tu nie ma tragedii. Ale woda się już przez drogę nie przelewa. Z podwórka schodzi. Jak widać. Więc może coś z tego będzie. Oby tylko nie lało do rana. Mam taką nadzieję. Woda jest odpierona, no ale już poradzimy. Powinno to zejść za niedługo. No i jak mówiłem, no same problemy. Same problemy, a potem się dziwicie. Ej, dziwicie się, czemu nie ma u pana Mere w odcinku? Takie ładne jarzyny rosły. No i tyle roboty na marne. Tyle plewienia, sadzenia. Ale co zrobimy? Z pogodą nie wygramy. Ale przynajmniej się coś tu osusza. Mogę wam tylko tyle powiedzieć jeszcze w tym odcinku. Najwięcej wody, jak pamiętam, no to mieliśmy tutaj, na równo z tym murkiem, po prostu zaczęła się przelewać woda górą. Tyle było najwięcej wody tutaj u nas. Po prostu to wszystko tutaj pływało. Autem nie zdążyli uciec wtedy i auto całe zalało. No dobra, minęło jakieś pół godziny. Podwórka prawie zeszło. Jarzyny się zaczynają pokazywać. Mniam. Ziemniaki. Takie ładne ziemniaki były. Aż mnie normalnie dziwiło, że Stonka tutaj nie siedziała. Ale Stonka chyba przewidywała, co się stanie. No i reszta jarzyn. Wszystko trafił. Nie powiem co. Tu widzę, że kret się chyba ratował. Zaczął się ratować kret tutaj. Przerąbane. No dobra. To będzie chyba na tyle. Jak coś się pozmienia, to podogrywamy, więc na razie. Trzymajcie się. Hej.